Maszyna Rube Goldberga to takie urządzenie, w którym dotykasz tylko jednej rzeczy, na przykład upuszczasz piłeczkę i wszystko układa się samo. Teraz robię samochodzik napędzany balonem. Nasz cel to wrzucić butelkę z wodą do pudełka na lunch. Będzie deska, a na niej kostki domina. One się przewrócą i ostatnia kostka uderzy w rolkę taśmy, która przewróci domino na dolnej desce. Te kostki się przewrócą i uderzą w piłeczkę. Piłeczka potoczy się po stromej desce, a dalej będzie huśtawka, która podrzuci inną piłkę na talerz. Tam będzie sztuczne jedzenie dla pluszowych zwierząt. Uczymy się o procesie innowacji. Najpierw musisz narysować to, co chcesz zrobić. Proces innowacji ma etapy. Zaliczyliśmy pierwszy. Wpadliśmy na pomysł z deską i kostkami domina. Potem musieliśmy określić problem. Czego jeszcze użyć? Teraz nad tym pracujemy. Potem można zbudować makietę i właściwą maszynę. I przetestować.